Kiedy przygotowujemy się do właściwego i głębokiego przeżywania zbliżającej się beatyfikacji papieża Jana Pawła II, w naszym Kościele łódzkim zdarzyły się ostatnio bardzo bolesne wypadki. Oto została sprofanowana największa świętość, najświętszy sakrament. W kilku miejscach porwano się na miejsce przebywania Najświętszego Sakramentu i wyniesiono bądź znieważono tę wielką dla nas świętość. Ubolewamy wszyscy nad tym i chcemy się modlić serdecznie w intencji wynagrodzenia miłosiernemu Bogu za te akty znieważenia i profanacji. Do takiej modlitwy wszystkich wzywam i na taką modlitwę oczekuję. A modlimy się także w intencji tych, którzy dokonali takiego czynu, żeby mogli się opamiętać i wrócić na drogę prawdziwej jedności z Bogiem przez wiarę, pokutę i miłość.